Nadchodzący sylwester, choć smutniejszy niż zazwyczaj, z pewnością będzie rozświetlony fajerwerkami. To, co cieszy oko, jest jednak w niepowołanych rękach niebezpieczne. Warto pamiętać, że polskie przepisy zabraniają sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim. Przypominają członkowie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i jednocześnie apelują do handlowców, by nie sprzedawali fajerwerków i petard dzieciom. Wszystkim warto też przypomnieć, że zazwyczaj głośne wybuchy materiałów pirotechnicznych są katorgą dla naszych czworonożnych podopiecznych. Psy, koty i inne zwierzęta często płacą traumą za ludzką zabawę fajerwerkami. Przerażone uciekają, czasem dotykają je dramatycznie przebiegające ataki paniki, zdarza się, że tracą życie. Pomyślmy o ich dobru, zanim sięgniemy po hałaśliwe petardy.